I stoi za nią praktyka. Ale jaka praktyka? Praktyka uporczywego uczestnictwa, autopromocji, środowiskowego marketingu. Krytyk mówi za długo, zanim zdąży rozwinąć myśl, umotywować swoje zadanie, przerwów, bo wie go lepiej. Krytyk jest w postaci poważną, to po piąte, bo zajmuje się współczesnością. A przecież wiadomo, że wszystko, co wartościowe, napisano w czasach, gdy jeszcze postawały arcydzieła. Jest promotorem słabych utworów i poetów nienamaszczonych. Krytyk daje oceny bez ukrycia, krytyk przycenia albo niedocenia, w każdym razie się nie. I po szóste, krytyk jest postacią niepoważną, bo jest jednocześnie niepoważny pisarzem, poważnym poetą. Sam poważnym literaturą, poważnym poetą. To wszystko jakby deprecjonowało uprawianie krytyki, ale wbrew temu, co ten autor pisze, sam tym członkiem tak jest też, należy do takiej konfraterii poetów, która ostatnich laty, może od 5 lat, bardzo mocno istnieje w literaturze polskiej, ten tutaj mówi o tym kręgu topowym, do którego należy też Artur Grzeg, który jednak potraktowali krytykę poważnie i się poważnie mu zajęli. I łączy tych krytyków, do których należy też Wojciech Kudyba, czyli Przemysław Dakowicz, to są wszystko stosunkowo młodzi ludzie, związani z uniwersytetami też, poeci, sami poeci, którzy jednak się parają i wspólnym mianownikiem tego, co robią, jak pojmują to krytykę, jest budowanie intymnych dialogów z literaturą. I myślę, że to budowanie intymnych dialogów z literaturą cechuje pojawianie twórczości krytycznej przez gościa Jana Glenia, o czym też świadczy choćby tytuł książki, którą ostatnio publikował, studia jest o literaturze naszej pod tytułem Czułość. Muszę powiedzieć, że ten tytuł jest bardzo zaskakujący, jeżeli chodzi o krytykę literacką. Jaki krytyk literacki dałby swojej książce tytuł Czułość? Można tym tytułem wstępu. Proszę cię. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Z czego zacząć? Tak się składa, że od kilku dni podróżuję po północnej stronie Polski. Z wykładami właśnie wieszczącymi koniec krytyki, czy właściwie pieczętującymi koniec tej krytyki. Takie rozpoczęcie dzisiejszego spotkania w tak minorowym tonie nie jest najlepszą tonacją i najlepszą aurą. Ale aby ewentualnie rysować różne pozytywne aspekty całego tego zjawiska, krytyką literacką. Myślę, że trzeba wprost i otwarcie po męsku i dojrzale powiedzieć sobie, w jakim stanie się znaleźliśmy, aby nie żywić żadnych wrzątek co do tego, że sytuacja może się nagle cudownie odmienić i aby dobrze zdiagnozować sytuację, w której się znaleźliśmy. A przepraszam, mogę tak coś dodać od razu na wstępie. Jest taki bardzo poczytny magazyn książki Wyborcza, wydaje co kwartał, tak? I tam jest bardzo dużo krytyków średniego pokolenia. Jest Marcin Sendecki, piszą pisarze typu Janusz Rudnicki, tak? Piszą krytyczno-literackie teksty, to nie są żadne recenzje, tam ma pół strony w czasopiśmie jakimś takim popularnym, tylko tam są normalne, długie, krytyczne teksty. I no już pomijając oczywiście może z 50 krytyków na uniwersytetach. Czapliński, Śliwiński, to przecież w całej Polsce, tak? Nie istnieje, wręcz przeciwnie. Tutaj mamy pewnego rodzaju paradoks, że tych książek krytyczno-literackich właściwie wydaje się coraz więcej. Póki co oczywiście działy publikujące krytykę literacką w każdym z czasopism kulturalnych i literackich istnieją i nadają uwagę całemu każdorazowo wydawniczą przedsięwzięciu. Natomiast wydaje się, że jednak kurczy się koło odbiorców takich tekstów. Kurczy się zapotrzebowanie. I to, co Pan powiedział w magazynie książki, ja mógłbym tutaj przywołać rozmowę z Stefanem Chwinem, która została publikowana 2 lata temu na Polonistyki.
Jestem zdania właśnie tego samego, co Stefan Fin, że wydanie przez Agorę tego właśnie magazynu z książkami, to jest akt kapitulacji. To jest przyznanie, że w zasadzie w codziennym wydaniu Gazety Wyborczej nie ma miejsca już na tego tekstu. Jeśli przypomnimy sobie to, co się działo, jak wyglądały dzienniki prasa wysokonakładowa w latach 90. na przykład, prawda? Kiedy właściwie w każdym numerze mogliśmy odnaleźć półstronicowy albo i większy tekst będący próbą takiej pogłębionej analizy tekstu literackiego. No to musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że już chociażby w tej sferze ta literatura została w pewien sposób jednak wyparta. Taka podstawowa, wydaje mi się jednak, teza wypływająca z tego, no zauważmy, nie wiem, czy pan wie o tym, że magazyn z książkami ukazuje się już w tej chwili, po ilu trzech latach od momentu jego zaistnienia, już w nakładzie czterokrotnie mniejszym od wyjściowego. Więc to jest też świadectwo tego, że ta literatura zostaje jednak marginalizowana w ten sposób. No ale pojawiła się Chimera, tak? Nie było wcześniej, był najpierw Bluszcz, potem Bluszcz upadł, jest teraz Chimera. Nawiązanie, tak, tytułu przy II wojnie światowej, ale Chimera jakoś trzyma się. Jest taki magazyn, to przecież od 20 lat albo więcej, dokładnie nie pamiętam, wydawane nowe książki, tak? I teraz zmniejsza te graficznie, tak przyzwoicie wygląda. I to też są całkiem dość długie recenzje, które można by nawet już podkreślić. Ja się z tym wszystkim zgadzam. To nie jest tak, że nie istnieją czasopisma literackie. Można nawet powiedzieć, że ich poziom, jeśli idzie o nakłady, prawda, on się ustabilizował w jakiejś tam postaci i nie jest to jakiś dramatyczny spadek nakładu czytelnictwa, sprzedaży tych czasopism. Chodzi mi tylko o wyraziste jednak przesunięcia akcentów, przesunięcia literatury z takiej domeny pewnego symbolicznego sposobu wyrażania niepokoju, lęku, diagnozowania świadomości społecznej, jaką, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze w dziewiątej dekadzie ubiegłego stulecia, jedną z wielu jedynie sposobów ekspresji. Ja tutaj się zgadzam z tym, co pisze taki lubelski krytyk Arkadiusz Bagłajewski, że literatura po prostu przestała być dla nas głównym medium wyrażania naszej świadomości. Przesunęła się właśnie i oddała jakby falę pierwszeństwa na pewno filmowi, a jest tutaj zdecydowanie na drugim planie. Ja nie chcę oczywiście być fetyszystą i defetystą. Nie chcę rozsiewać jakiegoś nastroju pesymistycznego, ale chciałbym tutaj w paru krótkich słowach, które do Państwa skieruję, jednak przedstawić pewną historię choroby krytyki literackiej, tego, co się zdarzyło. Może w świetle tych pewnych faktów, które spróbuję przywołać, spojrzymy nieco inaczej jeszcze na to zagadnienie. Na początek może przywołam takie drobne wydarzenie i drobną anegdotę z mojego własnego doświadczenia jako piszącego o literaturze. Pamiętam, ponad dekadę temu ukazał się jeden z pierwszych moich tekstów krytyczno-literackich, jeśli nie pierwszych, na łamach Toposu pisałem o wierszach amerykańskich Judy Hart. Jakież było moje zdumienie, kiedy po opublikowaniu tego tekstu, niewiele czasu później, dostałem list od samej autorki, która to w bardzo ciepłych słowach pisała o pewnych walorach tego tekstu. Ten list, nigdy więcej już coś takiego mi się nie wydarzyło, mimo tego, że mam szczerze, jakoś się tam mimo wszystko rozwinęło z pisaniem o literaturze. I teraz przeskoczmy 10 lat później. Po wydaniu mojej poprzedniej książki krytyczno-literackiej jeden z takich młodych, zdolnych literaturoznawców z Poznania, Krzysztof Hoffman, członek redakcji Czasu Kultury, takiego ważnego w środowisku poznańskiego pisma literackiego, zaproponował mi wymianę polemiki, taki dialog odnośnie mojej książki. Ukazały się jakby dwie odsłony tego dialogu na łamach Czasu Kultury. W momencie, kiedy miałem poczucie, że ten dialog zaczyna być dobrze rozgrzany i promienieje w rozmaite strony, sporządziłem kolejną
część do tego głosu i wysłałem i otrzymałem odpowiedź od redaktora naczelnego Czasu Kultury, że właściwie nie jest to dobry czas na tego typu refleksje, rozważania o stanie krytyki, o stanie czytelnictwa, o miejscu literatury, że to już nikogo nie interesuje, że w zasadzie powinniśmy sobie dać spokój razem z panem Krzysztofem. I cała dyskusja została wygaszona, nim właściwie się dobrze zawiązała. Ta dyskusja zresztą też toczyła się, co ciekawe i ważne, właśnie na ostatnich stronach tego już takim petitem, drobną czcionką. I jeśli przyjrzymy się właśnie temperaturze rozmów o krytyce literackiej, o ich zadaniach, to zauważymy, że jest ona właśnie coraz bardziej spychana. I tak wąski margines życia literackiego. Otóż od bodaj dekady nie mieliśmy do czynienia z żadną jakąś rzeczową i głęboką dyskusją w łonie samych krytyków literackich. Jeśli przypomnimy się sobie to, co się działo w latach 90. na łamach Znaku, Dziennika Powszechnego, Czasu Kultury, Odry, Nowego Nurtu, wielu pism, którym zależało wówczas na tym, aby krytyka literacka miała właśnie istotny wpływ na to, jak tam środowisko się kształtowały pewne sposoby czytania literatury, rodzaj kontaktu z nią. No to musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że w tej chwili zapotrzebowanie na krytykę literacką jednak zmalało do naprawdę niewielkich rozmiarów. I to też jest jeden z kolejnych powodów, jak sądzę, dla których należałoby w pewien sposób drżeć o stan krytyki literackiej. Ale ta formuła końca krytyki, którą zaproponowała tutaj na tytuł naszego dzisiejszego spotkania, nie jest gołosłowna moim zdaniem. Proszę posłuchać, co sami krytycy, tutaj Zbyszek przywołał jeden z takich też bardziej dramatycznych świadectw Artura Nowarzyskiego, bardzo bliskiego mi poety i krytyka z kręgu Sotowskiego Kokosu. Ale takich głosów jest więcej, proszę posłuchać. Dariusz Nowacki w ankiecie wielogłosu krakowskiego pisma akademickiego na pytanie o stan i kondycję krytyki literackiej pisze tak. Krytyka literacka przebywa w hobbystyczno-specjalistycznej zonie, niż w rezerwacie. Te określenia można by mnożyć. A niektóre jej odnogi, na przykład krytyka nowej poezji, właściwie w underground. To wypowiedź sprzed 3 lat. W ostatniej książce Łukasz Gołębiewski, taki socjolog literatury właściwie, zatytułowanej Gdzie jest czytelnik, wydanej w Warszawie w 2012 roku, takie zdanie formułuje. Krytyk literacki to zawód, który odchodzi nieodwołalnie w niebyt. Podobnie jak rakarz, zecer, szewc czy krzykarz miejski. Andrzej Zawada, jeden właśnie z tych krytyków literackich, którzy także z dużą dozą goryczy mówią o porażce, o tym, że ich życie jako zawodowych krytyków literackich kończy się w jakiś fatalny, dramatyczny sposób. W ostatniej książce zatytułowanej Osyp Pokrzywa, właściwie podobnie jak Tomasz Górek, żegna się ze swoimi czytelnikami i Ekspresji Zbrewicz zapowiada, że to jest absolutnie ostatnia jego książka krytyczno-literacka. I pisze tak, to jest ostatnie zdanie tej książki. Książki krytyczno-literackie, nie podręczniki, nie syntezy, są naprawdę ginącym gatunkiem. Pisze się je dla samej satysfakcji płynącej z pisania, ale czytelników już nie mają. No i jeszcze jedna gorzka konkluzja, pochodząca z pióra jednego z moich akademickich kolegów z Krakowa, Tomasza Kunca, który wywołał sporą konsternację wśród uczestników pewnej konferencji, a ja akurat nie byłem w tym dniu, w którym on to wystąpienie swoje miał i zasiął pewnie w głowach wszystkich obecnych. Podczas tego wystąpienia na konferencji zorganizowanej przez Instytut Polskich we Wrocławiu, zatytułowanej Nie zawsze fragment, poezja polska w latach pierwszych, wypowiedział podczas dyskusji takie zdania, które zostały zanotowane i wydrukowane na łamach Odry, numerze 3 sprzed 2 lat. To, co my tutaj opowiadamy, nikogo poza bardzo wąskim kręgiem profesjonalnych literaturoznawców absolutnie nie obchodzi. Poetów nie obchodzi w ogóle, a jeśli obchodzi, to tylko jako pewne zabawne kuriozum,
bo z ich perspektywy jest to dyskurs absolutnie aberracyjny, kompletnie oderwany od tego sposobu postrzegania poezji, literatury, języka i świata, który jest dla nich naturalny i zgodny z ich widzeniem. Jestem głęboko przekonany, że jesteśmy dzisiaj świadkami kompletnego wyczerpania akademickiego dyskursu krytyczno-literackiego. Nasz język, język nowoczesnego literaturoznawstwa, jest okopami Świętej Trójcy, w których mężnie trwamy w poczuciu, że to jeszcze kogoś obchodzi. Otóż, proszę Państwa, nie obchodzi. Nie obchodzi czytelników, nie obchodzi autorów, o których piszemy. Obchodzi nas samych, ze względów czysto pragmatycznych, instytucjonalnych. Ten język zapewnia nam z jednej strony pewną resztkową postać prestiżu i statusu społecznego, a z drugiej strony minimalne ekonomiczne bezpieczeństwo. Nie trudno się domyślić, jaki rezonans musiałby takie słowa wywołać wśród polonistów zgromadzonych w Kumnie, będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego. To bardzo obrazoburcza, bezceremonialna, czy także trochę pretensjonalna wypowiedź człowieka, który de facto jest przedstawicielem, prawda, takiego sposobu myślenia, mówienia, pisania o literaturze. Tym niemniej chyba nam to ten diagnoz przemyśleć na serio i zastanowić się, czy nie jest czasem właśnie tak, jak pisze Tomasz Kłonc i czy można ewentualnie temu zaradzić. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to właśnie rozejście się tego, co jedni nazywają jakimś profesjonalnym, czy specjalistycznym, czy zawodowym sposobem uprawiania krytyki literackiej. Krytyki pisanej właśnie przez, no, powiedzmy, mniej lub bardziej w cudzysłowie, mniej lub bardziej znawców literatury. I z drugiej strony na właśnie cały ten sposób istnienia takiej wiedzy o literaturze, media. Znaczy, to jest blogosfera, tak? Jest prawda, dosyć spora blogosfera i nawet w blogosferze są właśnie akademicy, na przykład ta darska się udzielona od kilku lat co najmniej. Zgadza się, o tym też będę mówić, ale jeśli wchodzimy w ten taki socjologiczny kontekst, prawda, całej tej sprawy, no to musielibyśmy tutaj przeprowadzić jakieś gruntowne badania, kto do tych blogów dociera, kto ich czyta, prawda, w jaki sposób one mają wpływ na myślenie o literaturze tych ludzi. Do tego wszystkiego niestety ja, ponieważ w socjologii literatury nie jestem, nie badałem nigdy, ale jeśli przyjrzymy się takim najczęściej odwiedzanym jednak portalom ukazującym się, co się dzieje w literaturze, portal Biura Literackiego, prawda, we Wrocławiu, czy związane z wysoką nakładową prasą, strony poświęcone kulturze i literaturze, to jednak zauważymy, że to medium, to gorące medium, jakby powiedział socjolog Marszał Lapacha, wymusza pewien typ komunikacji. Wymusza. Wymusza jest jaki? No? Skrótowy, bardzo lapidarny, oszczędny, właściwie zmierzający tylko i do tego, żeby wyeksponować jeden element zawarty. Ocenianie. Zaczyna się przyzwyczajać czytelników do tego, aby oczekiwali od krytyki literackiej jakiejś jednoznacznej diagnozy, jakiegoś werdyktu, prawda? No, na przykład symptomatyczna jest ta rubryka, którą prowadzi redakcja Wysokich Obcasów. Trzeba zwrócić uwagę. Hit i kit, prawda? Jakby nic pomiędzy tymi dwoma biegunami się nie zawiera. Sami wydawcy, prowadząc portale towarzyszące, przedstawiające książki, które publikują, bardzo często uciekają się do takich, jak to mówił mój przyjaciel Jacek, do blurów recenzenckich. Zależy mi na tym, żeby opublikowane zostało przy okładce książki 2-3 celne zdania podpisane nazwiskiem, które ktoś kojarzy. I tego konsekwencją ma być określona ilość gwiazdek, kropeczek, uśmiechów czy innych ikonicznych znaków, które wartościują pewne dzieło i mają mieć określone przełożenie na sprzedaż po prostu. Wydaje mi się, i to jedna rzecz, właśnie zniknięcie, mówi Pan o magazynie. Magazyn, proszę zauważyć, też bardzo rzadko, a właściwie w ogóle nie publikuje tekstów, które są próbą jakiegoś zgłębienia tekstu literackiego.
Gdy się przyjrzymy książkom krytycznym literackim wydawanym w PRL-u na przykład, czy jeszcze w latach 90., to jednak zauważymy, że nie aspekt wartościowania i oceny był najważniejszy. No, oczywiście Grubianowcy bardzo mocno zabiegali o sferę promocji, o wywołanie pewnej aury skandalu i dobrze wyczuli tę koniunkturę. Natomiast mimo wszystko nie wykluczało to jeszcze wówczas w latach 90. No, miejsca dla tej pogłębionej analizy, rzetelnej refleksji, która towarzyszyła spotkaniu z literaturą. Literatura przede wszystkim no, właśnie w tym kontakcie z masowym odbiorcą, wydaje mi się, jednak w świetle tego, jak wygląda to dzisiejsze życie literackie, bardzo mocno się zubożyła, stało. Ten odbiór stał się bardzo płytki i powierzchowny. Tak mi przyszło do głowy, kiedy Zbyszek tutaj cytował teksty Artura Nowaczewskiego i tam pojawia się ten wątek, prawda? Czy krytyki tym autorom, prawda? I samych tych autorów. Młodzi autorzy już nie czytają literacji. Zresztą nie mają ich w nosie. Inny system oceny ich działań, ich tekstów zaczął funkcjonować i na tym oni bazują. Festiwale i nagrody zamieniły tę rzetelną analizę, dyskusję o książce. Byłem w zeszłym roku, bo to zamiedzą, we Wrocławiu na festiwalu organizowanym przez Biuro Literackie. No i był to pokaz absolutnej fanfaronadej ignorancji dla krytyków literackich. To ci poeci mieli głębokie przeświadczenie o tym, że krytyk literacki już nic nie może zrobić, że to jest właściwie ktoś, kto absolutnie nie decyduje już o sukcesie, który oni osiągają jako poeci. To jeszcze jest inna sprawa, o której też może poza chwilę powiem, tego ręcznego sterowania procesem recenzencji przez wydawców, tak, którzy bardzo często sugerują krytykom teraz, żeby o określonych książkach w określony sposób właśnie napisali. A dyskurs w mediach, upomina się Pan o to, to też takim tytułem symbolicznej anegdoty. Już teraz nie uświadczymy możliwości obejrzenia gal, rozdania nagród, prawda? Piętrzących się coraz bardziej i rozrastających systemach nagradzania poetów. Oczywiście każde większe miasto już teraz chce mieć taką nagrodę i prześciga się w wysokości na tej nagrody. Im wyższa ta nagroda, tym większy niestety. A przynajmniej tak myślą o tym młodzi poeci i literaci, którzy te nagrody zabiegają. I pamiętam, 3 lata temu, chyba czy to 2 lata temu, Biuro Kuszmariona Pinot został nagrodzony jako książka zwycięska w nagrodzie Milkę. I wówczas jeszcze drugi program telewizji rejestrował i udostępniał na żywo całą tę galę. Godzinna gala właściwie była wypełniona rozmaitymi dziwacznymi występami rockmenów, wypowiedziami, które zostały w telewizyjny sposób zmontowane. Sam moment wręczenia Marianowi Pilotowi statuetki i wygłoszenia laureacji został ściśniony do jakiejś 1 minuty i w ostatniej odsłonie Grażyna Polnicka, prowadząca tę galę, pyta Mariana Pilota tymi słowy, które sobie zanotowałem, żeby je zdecydować w różnych sytuacjach. Panie Marianie, musimy kończyć. Co nam Pan powie w ostatnim słowie? Bardzo lubię ten cytat, który wydaje mi się symbolicznie określa miejsce dla głosu literatury, jak w mediach dzisiaj. No ale właśnie, dostaje tą nagrodę Nikę, tak? I teraz ktoś chce się dowiedzieć, co to za książka, co to za pisarz. Wpisuje w Google recenzję, tak, Marian Pilot. No i na przykład pojawia się blog Jarosława Czechowicza, nie wiem, czy Pan zna to. To nie jest akademik, skończył studia polonistyczne na UJ, czyli obecnie jest nauczycielem w jakimś tam liceum krakowskim i w tej chwili ma na blogu już ponad 850 recenzji, jak się chwali. Tam już od 5-6 lat prowadzi miesięcznie po kilka książek, czy kilkanaście recenzuje.
Nie są to jakieś długie recenzje, ale duże drama odnoszące się do treści, takie właśnie związane z tekstem i można się sporo jednak tam wiedzieć, tak? Po tej czynnej siostrze. Ma pan rację i ja jestem daleki od tego, aby być pierwcą takiego centralistycznego modelu, jaki funkcjonował, prawda, to, że to jest przecież ogromne dobrodziejstwo, że każdy z nas może wypowiedzieć się w rozmaity sposób, w rozmaitych miejscach, prawda, na temat książek głosem swobodnej niewoli. Chodzi mi tylko o to, że ten głos staje się coraz mniej słyszalny, a te głosy, o których właśnie tutaj upominamy, stają się coraz bardziej rozproszone. O tym jeszcze pozwolę sobie może za chwilę. To jeszcze może dodam, na liczniku pokazuje upomieniona wieść. I to by powiedzieć, że dużo trzymało upomieniona wieść. I kto tam wchodził, ile czasu czekał i co, ile osób się powtarza. No ale takich grupów merytorycznie dobrych, na przykład właśnie pisałem przez polonistów, jest całkiem sporo. To nie jest wyjątek Czechowi czy Daska. Ja sam znam wielu krytyków, którzy właśnie też chcą poszerzyć krąg swoich odbiorców. To jednym z nich jest Radosław Wiśniewski, związany z tym. A on też to był, mieszkał w Wrocławiu. Też także często się z nimi mówię. No, on był jednym z takich pierwszych właściwie piszących o literaturze, który zrozumiał, że no to jest jakby przyszłość, że ta recenzja właśnie do tego tematu powinna przede wszystkim trafić. To z tego co słyszę, na pewno więcej ma pan do powiedzenia na ten temat. Znaczy po prostu jak ja to wszystko tak sobie zbiorę i lęki, które odwiedzam bardzo często w Sobolkach, bo od kilku lat już jest, i te różne książki, prawda, i profesorów, i doktorów, to mi wychodzi taki obraz, że ta krytyka jest, no. Jest może dla osób nielicznych, tak jak tutaj, tak, mało osób przyszło dzisiaj. Ale Polacy chyba nigdy dużo nie czytali jako naród, jako grupa społeczna. No to może arystokracja kiedyś. Bardzo dyskusyjna, ale skoro mówi pan o tym, że ta żywotność jest, powiedzmy, w jakiś sposób da się ją zarejestrować, prawda? Rozmowy wędruje z półka z czasopisami literackimi i redakcja, prawda? Bo te książki ukazują się mimo tego, że czytelników jest ich może niewielu, prawda? No ale tak, to spróbujmy przyjrzeć się także podłożu pod tym kątem, temu życiu literackiemu, takiego socjoliterackiego trochę spojrzenia. Po pierwsze, nakład czasopism literackich, które do niedawna jeszcze były w kręgu tej centrali, prawda, czyli takich głównych ośrodków nadających ton temu widzeniu literatury, to już jest podstawową funkcją krytyki literackiej, rozsalać, prawda, jakoś ten wielon głos, budować jakieś przedmurze dla kanonu, prawda. Krytyk literacki, no, dla mnie była dyskusja, czy teraz czytelnikiem przede wszystkim, czy odsiewcą. Naprawdę ta pora odsiewcy, czyli kogoś, kto właściwie wybiera i proponuje czytelnikom teksty, które powinny z nami pozostać przy historii literatury i budować jakąś podstawę naszego porozumienia. A wydaje mi się, że nie ma już tutaj krytyk literacki, absolutnie nic do powiedzenia. Ten proces toczy się właściwie jedynie napędzany transmisyjnymi pasami rynku wydawniczego, na który wpływa właściwie tylko możni wydawcy. No ale dobrze. Spadające, niknące w oczach nakłady pism literackich to jest jednak fakt. Istnieje właściwie w sposób taki nieprzerwany kilka tytułów, które ugruntowały sobie pewną środowiskową renomę i cieszą się pewną estymą, ale mimo wszystko to są pewne zamknięte enklawy. Ta, do której ja także przynależę, mimo wszystko, mimo tego, że jest jakoś zauważalna i słyszalna, także mam wrażenie, jest jakąś samotną wyspą, gdzieś tam izolowaną, prawda, od głównego już takiego nurtu życia literackiego. Po drugie, niszowość książki krytycznej literackiej. To takie twarde dane, wydawnictwo literackie i znak przed paroma laty zdecydowały o zamknięciu serii krytyczno literackiej. Wiedziałem to, że te książki przestały już w ogóle się sprzedawać. Jeśli pan Jerzy Wilk nie kapiśnie i nasi poznajomości dla Mariana Stalin
zasadniczych, to wtedy ukazuje się jedna, rok, dwa lata ta książka pisarza związanego z tradycją, z tym właśnie kredytystem. No i przede wszystkim redukowanie tej krytyki literackiej do tego aspektu recenzenckiego tylko i wyłącznie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć i także w kontekście tego, jak ja piszę, jak ja myślę o literaturze. Gdybym miał teraz Państwa zapytać, co się wiąże z, jakie potoczne wyobrażenie się wiąże z synonimem krytyka, to podejrzewam, że pierwsze co przyszłoby do głowy, no to ten, kto ocenia, tak? A jak ocenia? Negatywnie ocenia. Krytyk ten przede wszystkim, który kieruje wyrok, tak? Ten, który dyskredytuje coś, który no, kręci nosem i w imię jakiejś lepszej sprawy przeważnie dyskredytuje pewne tytuły. W naszej, to też ciekawa jest, gdyby się tak przyjrzeć temu, jaki rodzaj krytyki literackiej wzbudzał zawsze rezonans w naszym życiu kulturalnym, literackim, no to zawsze były to pewnego rodzaju manifesty lub jakieś pamflety, prawda, pisane na innych, manifesty programowe. Zawsze taka krytyka literacka, która była mocno negatywna w stosunku do pewnych zastanych konwencji. Ale przypomnijmy sobie chociażby dzieła zmarłego niedawno Stanisława Barańczaka, jego Nieufni zaufani. Właśnie przez to, że w tak żywiołowy sposób ta książka starała się określić negatywnie, a dodajmy jeszcze świetnie przedstawiony Juliana kompozytora Mazowieckiego, że te książki tak negatywnie starały się określić wobec tej, co się nazywało, wyobraźniowej, eskapistycznej poezji pisanej przez Białoszewskiego, Herberta, Bochowiaka, Bryla. A on dlatego wywołał rezonans, ponieważ opierały się na pewnym odrzuceniu, na odrzuceniu do wczesnych propozycji. Jakoś tak się dzieje, no, ale to też nie są moje impresje, tylko ostatnie antologie, które sumują jakby pracę krytyków literackich w XX wieku, tym zajmuje się właściwie Katedra Krytyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest słynna serii Uniwersitasu Krytyka XXI wieku, ukazują się książki podsumowujące pewne zjawiska i procesy. Ukazały się właściwie antologie, które zawierają w sobie tylko teksty będące zjadliwą, napastliwą krytyką. Ostatnia antologia krytyki literackiej nosi tytuł Hamuły, Gnidy i Przemilczacze. Rzecz o pamflecie literackim w Polsce. No i to jest taka książka. Okazuje się, że taką mamy tradycję. Albo na przykład Lampa, tak? Dunina wydawana przez... No to na przykład do ostatniego numeru Marta Syrlich, tak? Swoje pamflety tam raz w miesiącu zamieszczała. Sam byłem bohaterem jednego z nich i naprawdę to w ogóle nie ma nic wspólnego ani z recenzją, ani tym bardziej z pogłębioną krytyką, tylko zwyczajnie to było wyzłośliwianie się na ludzi i grafomaną, tak, oczywiście, no, ale mimo wszystko to było przepiękne. Przynosi jakikolwiek dobry efekt dla widzenia literatury. Znaczy Lampa to w ogóle jest takie specyficzne środowisko, no tak, bo tam Dorota Masłowska udzielała się bardzo. Oni bardzo lubią się naśmiewać właśnie z grafomanów. Nawet opisywała to Sylwit albo Masłowska, jak się w piwnicy kiedyś zbierali z Duninem, gdzieś tam latem pojechali sobie i wzięli worek takich właśnie nadesłanych tekstów i tam przy winie się nieźle bawili. I także Lampa to nie wiem, czy to jest dobre po prostu jakieś odniesienie, nie? do wyciągania wniosków na temat literatury, jest specyficzne pismo. Ja uważam, że jednak pewne nazwy nie muszą być zachwalone, a co do recenzji i krytyki. No to ja chcę powiedzieć, kontynuując ten wątek, który Pan mówił, mówić o jednej bardzo ważnej rzeczy, której moim zdaniem w krytyce literackiej brakuje. Nie wiem, czy oczywiście w jakiś sposób wypełnienie tej luki, którą zaraz przedstawię, spowoduje, że nagle krytyka literacka odzyska swój autorytet, że czytelnicy zaczną czytać krytykę. Ale zanim o tym powiem, przeczytam Państwu fragment jeszcze z książki Andrzeja Zawady.
Podobnie jak ludzkość wydaje z siebie codziennie setki miliardów słów, tylko nieliczne mają jakieś znaczenie, tak i setki tysięcy ludzi zajmujących się pisaniem o literaturze, produkujących książki, szkice, artykuły, niezliczone opracowania. I również tylko bardzo, bardzo niewiele z nich, jakiś maleńki ułamek procenta może cokolwiek znaczyć, coś ukazywać, nawiązywać dialog. Masowo natomiast wytwarzamy zatomizowane monologi, z których już nie powstaje absolutnie żadna komunikacja. Kiedy osiąga się pewien wiek, zaczyna się dostrzegać. Wtedy człowiek zdecydowanie woli zajmować się na przykład ogrodem, niż do monstrualnego oceanu niemych słów krytyków wyrzucać własne, w dodatku płacąc za to istotną częścią swojego życia i częściowo rezygnacją z jego uroku. Właściwie tego ostatniego zdania, czy to było mniej nostalgicznie, ale chcę podchwycić tutaj tę intuicję, którą Andrzej Zawada wyraża. Moim zdaniem, w takiej krytyce negatywnej, jaką uprawia bardzo wiele, bo tutaj Pan mówi, że Lawa jest specyficznym pismem, ja myślę, że ona razem z Bunionem nadała jednak pewien model, model pisania, który się upowszechnia na blogach. To jednak te napastliwe, paszkwilackie bardzo często pisanie, jeszcze z niewielką dozą kompetencji lekturowej, przyczynia się do tego, że życie literackie rozprasza się, bo ono jest też odstraszające, jako wydaje się bardziej być areną bokserską, areną gladiatorową, prawda? Aniżeli właśnie jakąś przestrzenią, w której spotyka się czytelnik, autor, tekst, publiczność, w której w pewien sposób zastanawiamy się właśnie dialogicznie nad tym, jakie jest znaczenie, miejsce, rozumienie, wrażenia, emocje w oczy czytanej książce. Do tego właściwie jakby zmierzam, że brakuje mi niezwykle w pisaniu o dzisiejszej literaturze tego, co nazywam krytyką aprobatywną. Krytyką, która zdaje relację z własnego pogłębionego spotkania z dziełem literackim. Kiedyś jeden z moich profesorów, postać nieznana szerzej, ale naprawdę wyjątkowa, uczeń Filipa Ariel, mówił mi o tym, jak wygląda krytyka literacka we Francji. Mówi, niech pan, Maria Majewski mówi w ten sposób, niech pan zwróci uwagę na to, jak wygląda u nas dialog. U nas dialog przesycony jest zawsze metaforyką batalistyczną. To jest spór, to jest właśnie batalia, to jest rozgrywka. To wszystko przypomina właśnie pojedynek sportowy, wieściarski. We Francji dialog, mówimy często, przypomina bardziej taniec. Aby zatańczyć, trzeba się z kimś ułożyć. Trzeba w pewien określony sposób, znaczy się wycofać, podjąć dłoń, ująć talię. Trzeba zrozumieć tę inność, która do nas się wyłania, przed nami się wyłania. U nas nie ma tradycji pisania takiego, jak na przykład we Francji zaproponowali przedstawiciele tak zwanej szkoły genewskiej, krytyki tematycznej, z Gastonem Bachelardem, George'em Boulez, Jean-Pierre Richardem na czele, czy z tłumaczonym i znanym w Polsce Rolandem Barthesem, który pisał o przyjemności czytania, o zachwycie, o tej miłosnej relacji z tekstem. Oczywiście mieliśmy Jana Wojskiego, ale jednak Jana Wojskiego zapamiętaliśmy bardziej jako tego, który wypowiada się dość zjadliwie i krytycznie, prawda, o prozie. A jeśli już zachwyca się, no to raczej Prustem, aniżeli polską prozą. Jeśli przyjrzymy się na jego zmianie warty, czy nawet książką Niemiecka Łukasiewicza z lat 60. 70., no to jednak mimo wszystko one były próbą jakiegoś negatywnego określenia się wobec pewnej tradycji literackiej. Stąd taka właśnie też moja ostatnia propozycja, aby tej krytyce literackiej pokusić się trochę o to, aby nie dyskredytować, nie mówić negatywnie, tylko raczej afirmować jakieś języki, jakieś dzieła. To dla mnie jest bardzo symptomatyczne, bo ta szkoła genewska, o której pewnie Państwo albo wiedzą niewiele, albo w ogóle, ona
Ona została polskiemu czytelnikowi zaprezentowana pod koniec lat 90. PWL wydał bardzo ważną, taką sążnistą książkę prezentującą krytykę literacką. Oczywiście później prace Kuleczy i Szata też zostały jakby polskiemu czytelnikowi przybliżone przez Tomasza Swobodę i tłumaczenia jak eseja. Ale mam wrażenie, że one zniknęły w ogóle i że Polaków to niespecjalnie zainteresowało. Jest taka gruba książka, nie pamiętam czy Wyszwarda, czy Pula, która w ogóle nie została przetłumaczona czterotomowo z francuskiego. No bo z Wyszwarda jeszcze nie jest tak najgorzej. To ten Pula chyba czterotomowo napisał. O czasie? Czy o czas? Coś tam jeszcze było w tytule. I sprawdzałem, nie było w ogóle tłumaczenia. Żorża Pula chyba jest tylko jedna książka przetłumaczona na język polski. Myśli nieoswojone, bo jest właśnie taką krytyką prozy francuskiej z przełomu XIX i XX wieku. W każdym razie los tej książki, mądrzejsi od niej, na poza nimi swoich pieniędzy, której gwarantuje obiektywizm, jakąś swoistą nieomylność, prawda, jako akademikom, jako obiektywnie relacjonującym pewien tekst. Tekst literacki także nie w świetle metody, która zaczyna się wyłaniać na pierwszy rzut. A mam wrażenie, że to coraz bardziej jakby oddala, nie chcę się posługiwać tą znaną postawą szarego czytelnika czy średniego czytelnika, ale jednak myślę, że człowiek, który nie jest obeznany w rozmaitych dyskursach, które humaniści biorą między sobą, może się czuć jeszcze bardziej zdezorientowany w tych rozmaitych zwrotach, które krytycy literaccy co rusz ogłaszają. A ile by to ich było na palcach tutaj dwóch rąk, pewnie by nie dał rady wyliczyć krytykę feministyczną, krytykę postmodernistyczną, krytykę etyczną, krytykę polityczną. Ja sam się do tego przyłożyłem, proponuję krytykę hermeneutyczną. Nie ma właśnie tego, o co upomina się tutaj Andrzej Zawada, nie ma tego dialogu pomiędzy krytykami. Właściwie do tego momentu doszedłem także z słuchaczami wczoraj, ze studentami, gdzie spotkałem się na Olsztynie, na Uniwersytecie, właśnie przedstawiając podobny problem. I jedna z pań bardzo przytomnie zauważyła, że aby właściwie ten sieciowy wielogłos w pewien sposób okiełznać, czy może skanalizować, prawda? Można zrobić jedną bardzo prostą rzecz. Skoro wszystkie środowiska literackie jednak zabiegają o tego własnego czytelnika, a nie zabiegają o dialog między sobą, to przecież może istnieć jakaś inicjatywa zewnętrzna, na przykład ze strony państwowego mecenatu, która zmierzałaby do tego, do czego doprowadziło ostatecznie staranie jednej z fundacji, która założyła katalog czasopism. Ja z niego korzystam, nie wiem, czy Państwo wiedzą, z katalog czasopism wystarczy wpisać wyszukiwarkę witryna czasopism, albo katalog czasopism. No, wcześniej chyba była witryna, tak? Teraz się kazał za katalog czasopism, prawda? I to jest, spróbujmy pomyśleć może o tym w kontekście także krytyki literackiej. Gdybyśmy wielu rozmaitych krytyków literackich związanych z rozmaitymi środowiskami, że często sprzeczne, prawda, piszą o rozmaitych tekstach, którzy się programowo jakby nie komunikują ze sobą, bo każdy zabiega o to, żeby w tym swoim środowisku jednak swoją niszę wypalić i w niej się zakorzenić, zasiedlić, prawda, rozgościć, że zabiegają raczej o związki z wydawcami, aniżeli ze swoimi kolegami. Gdyby temu czytelnikowi, czy użytkownikowi sieci, prawda, stworzyć taki portal, w którym można by było chociażby te rozproszone głosy krytyków literackich zebrać w jednym miejscu, prawda, i umożliwić przynajmniej konfrontację czytelnikowi tego, jak piszą rozmaici krytycy o rozmaitych książkach. Może byłby to dobry krok. Ale teraz wydawnictwa mają swoich krytyków, na przykład weźmy Karkowski i Hart Maryckiego, tak? I teraz trudno sobie wyobrazić, żeby oni przyjęli na przykład Chorubałę czy kogoś prawicowego, tak, na swoje łamy, skoro oni są programowo całkowicie lewicowi, tak? I tam Jaśka Pała może, tak, z krytyki napisać, czy ktoś inny, a już na przykład Chorubała, ten tak prawicowy pisarz, no raczej nie, więc...
Podobnie z krytyką... Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli teksty umieszczamy obok siebie, prawda? I dodajemy może jeszcze albo komentarz, albo po prostu zostawiamy je do... No to raczej nierealne, bo każdy broni swoich praw autorskich teraz, tak? I skoro Hart ma swoich autorów, Igor rozpraw wszystkiego, oni zresztą cały czas mają nowych, nie wiem, młode nazwiska. Ma rację, tak, bo nie pod względem prawa. Ale wiadomo, o co chodzi, że to jest wszystko musi być właśnie lewicowe. No właśnie, ale ja też jestem daleki od tego, bo byłbym wiercą jakiejś idei i utopii, prawda, że no nagle, nie wiem, Igor znowu pisze z partią ramiona Wojciecha Śmiedyli, no i zaczną się rozumieć, że lewicowiec z prawicowcem, czy Takowicz pokocha Hanaszka, czy Nowackiego. To pewnie się nie uda, prawda? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w ogóle nie ma między nimi nawet prób, prawda, jakiegoś zawiązania dialogu. Jest no takie niezwykle ujące zakreślanie własnego terytorium. Z filozofii, prawda? No, filozof na przykład jeden z drugim może się zgadzać, jeśli wyrastają z tego samego mistrza nauczyciela, ale na przykład są filozofii zupełnie tak od siebie do siebie nieprzystające. Jeśli ktoś jest na przykład idealistą, a ktoś inny pragmatystą, to oni nigdy nie dają do porozumienia, oni to już wiedzą z góry, tak? Wiedzą od swoich mistrzów, nauczycieli, filozofów, że porozumienie jest niemożliwe w takich założeniach. No, ale gdzie? No, moglibyśmy specyficznie dużo wyrokować, czy to tak dokładnie jest, to porozumienie. Zawiązuje się. Wielu krytyków czyta filozofów. Stokwiszewski czyta Agamtena, tak? Teraz ostatnio kupiłem książkę Deuze, ale to też już nie jest nowa książka. A z pozycji stoickich analizuje literaturę. Ona jeszcze z tym przed książką. I mi się wydaje, że wielu krytyków szuka jakiegoś takiej głębienia swojej wiedzy na temat literatury i właśnie sięgają do filozofii. Nie wątpię. A filozofia jest często taka, tworzy własną logiczną całość, jeden system, drugi system również tworzy własną wewnętrzną całość logiczną, koherentną, ale te dwa systemy to może u Hegla, tak? Mogły one jakoś się połączyć, ale... ale wierzę. Ja wierzę głęboko i wydaje mi się, że tylko ten dialog jest w stanie naprawdę nie tylko prowadzić do jakiegoś konsensusu, który filozofowie, o których Pan mówi, kwestionowali w ogóle jako szkodliwą utopię społeczną, ale wydaje mi się, że gdyby takie spojrzenie jednak zarysowane bardziej w obrębie filozofii dialogu, co mówiłem, także przynajmniej w jakiejś sferze zagościło, żeby to zmieniło styl, sposób myślenia, mówienia, tego ukopywania się na podstawie własnej misji, własnego języka i własnych wartości, czy też podobnego braku. No, mówimy także o literaturze, która nie jest nigdy jednoznaczna. Jeśli jest jednoznaczna, to jest przeważnie, jak wiemy, tendencyjna, płaska i rzadko się zdarza, żeby była poruszająca i dobra artystyczna. Tak? Pokazujemy uczniów przed Piosiem Żerowskiego, ale to jest rzeczywiście napisana książka, jak mi się wydaje. A mimo, że nas rzeczywiście kardynalnie dla kształtowania naszej świadomości. No ale co chcę powiedzieć? No, że mówimy o literaturze, która wynika się de facto przed próbą takiego jakiegoś jednoznacznego określania aksjologicznego, politycznego. I wydaje mi się, że to, co Pan mówi o tym zamykaniu się w okowach pewnego sposobu myślenia, nie służy literaturze. I nigdy nie będzie służyło. Tak? Jeśli krytycy będą jakby pod tym kątem jedynie zwracać uwagę na pewną zawartość. Ja pamiętam tę książkę Igora Stokwiszewskiego Zwrot polityczny, tak? Która tam jest w swoich intencjach jakby dobra, ale że autorowi na tym mam zwrócić uwagę, że jakby demokracja nie jest szczytem, prawda? I kapitalizm nie jest szczytem osiągnięcia politycznego człowieka i teksty, które kwestionują, prawda? Tak model
otwarcie raczej służy temu, do tego także literatura nas jakby zachęca. Ta książka, którą wystąpisz, jest właśnie zła w tym sensie, że on wymieniając w kontekście dosyć dobrego myślenia politycznego, takie, że takiego, że polityka się nie skończy, że bardzo wiele jeszcze przed nami zadań i że demokracja naprawdę wymaga ciągłej modernizacji, dopiero wtedy wychodzi na przykład problemom, które ludzie podejmują, a nie jest krok w tyle, prawda, za tą hegemonią rynku, który narzuca sieć określonych potrzeb. Ale literatura do tego się nie rozprowadzi. Wydaje mi się, że taki sposób czytania Masłowskiej, Krzyniewicza, jak i Zawodowskiej, wszystkich, mimo wszystko zawsze redukcją. Tak? I dopiero wtedy, kiedy krytyk trochę poniecha tych swoich bardzo zamkniętych, szczelnie kategorii, sposobów myślenia, które uważa jego, także jego krytyka, budują jego tożsamość. Dopiero wtedy może nawiąże jakiś realny, rzeczywisty, twórczy i owocny dialog. Ale ja muszę powiedzieć, że ciekawie się czyta takie właśnie teksty, które są ograniczone do czegoś, do jakiegoś tematu. One są atrakcyjne intelektualnie. Nie są nudne. No, Stokliszewski nie pisze raczej. Może odradzić nawet krytyce, chcą się przypodobać, tak? Planeść. Tylko to nie wychodzi za bardzo. Może jeszcze na koniec powiem tylko o tym, co proponuje, co ja proponuję, co proponuje Tomasz Kurz, co proponuje Jacek Dutoro, także bardzo bliski ulica. Ostatnimi czasy w tym powiedzmy środowisku dość wąskim i nieznanym dyskutuje się o takim zjawisku jak prywatyzacja czytania. Właśnie prywatyzacja czytania to hasło raz próbuję tutaj przybliżyć za Tomasza Kurza. No, właściwie stało się faktem, że za sprawą właśnie tego obiegu literatury w sieci internetowej, szeregu blogów, prawda? To było pytanie jeszcze, jak ta prywatyzacja ma wyglądać, to znaczy to trochę jakby uwolnienie zawodu, prawda? Jak mówimy bardzo często. No, Tomasz Kurz pisze tak. Restytucja czytania może stanowić szansę na zachowanie kontaktu z rzeczywistym czytelnikiem, a stanie się to, gdy poniechamy specjalistycznego języka opisu, stawiając na indywidualny kontakt z dziełem, który być może pozwoliłby nam odzyskać poczucie autentyczności, zastąpić bezpieczne kryteria naukowości kryteriami ryzykownymi, bo niewymiernymi, rodzącymi jednak wymierne skutki dla jakiegoś naszego życia, empatię, zaangażowanie i otwartość. Ten cytat właściwie w dużym stopniu odzwierciedla także mój sposób myślenia o podstawowej powinności krytyka. Tak? Ja oczywiście dużą część naszego dzisiejszego spotkania poświęciłem temu, jak to za sprawą Pana, także jak ta krytyka literacka jest obecna, czy nieobecna, czy prawie nie marginalizowana, jak ona funkcjonuje w życiu literackim. Ale chcę powiedzieć także o tym, co jest dużo głębsze od tego, o pewnym rdzeniu kształtującym poczucie bycia krytykiem literackim. To jest coś więcej niż zawód, jak pisze o tym Łukasz Borewiński. To jest coś więcej niż jakiegoś rodzaju powinność. Ja bym powiedział, że jest to pewnego rodzaju jakiś wewnętrzny imperatyw, aby zdawać relacje, umacniać, pogłębiać pewne języki, które wzbudziły w nas szczery i niekłamany zachwyt. Szandor Barwy, taki pisarz, który jest dla mnie nieomal wyrocznią, powiedział, napisał o łamach nieba i ziemi, tak kładę paszczu, czy krytyku literacką. Zresztą, że będę miał ze sobą, ale spróbuję go Państwu zacytować, jak mówi Janusz z głowy, czy z niczego, ale niech on spróbuje się skupić i dokładnie tak to robi. Ten fragment w niebie i ziemi jest takim dialogiem pisarza i krytyka literackiego. Pisarz pyta tego krytyka, a więc jesteś krytykiem. Jakie to smutne. Ale dobrze, skoro tak już jest, to służ wiernie słowu drugiego. Taka definicja tam jakby pada na Państwa. To wezwanie do pewnej służby. Tę służbę rozumiem właśnie jako wchodzenie w dialog, powstający z autorem.
syntez, właśnie bycia krytykiem od siebie, co się przyczynia do odbudowania kanału. A już prostego powodu, że nie ogarniam, jak to mówili polscy milionowi, produkcji miliona poetów, którzy podobno w Polsce tworzą. Więc składam relacje właśnie tym dziełom literackim, które mnie w szczególny sposób zachwyciły i ujęły. I ta tytułowa czułość, o której Grzeg powiedział, że jest to tytuł, który wydaje się nie kojarzy właściwie z pisaniem krytyczno-literackim. Także chciałbym, aby stała się jakimś imieniem uprawianym przez mnie krytyki, która w zasadzie jest czym, jest sięga trochę głębiej. Nie jest właśnie krytykowaniem, lecz jest próbą wejścia w taki mój wewnętrzny, intymny dialog. Mam nadzieję, że będzie to kogoś interesowało. To ja właśnie wchodząc w myśl Marejego, chcę też powiedzieć, że żeby nie było ten wstęp nie służył, bo Boże, żeby taką atmosferę krytyki posiadł, tym bardziej, że uważam, że od paru lat jest kilku ludzi, którzy właśnie traktują obcowanie z literaturą, czy obcowanie z dziełem, czy z autorem, albo właśnie ten dialog. Myślę, że to w ogóle dzisiejszej naszej gości, to słowo jest chyba najistotniejsze, bo to właściwie można go odnieść do w ogóle do sfery i literatury z jedną ze sfery życia społecznego, w ogóle do życia społecznego, bo w sumie nie umiem rozmawiać. Ja, ale to nie wiem oczywiście tej kwestii, natomiast chciałbym powiedzieć tutaj właśnie jeden z krytyków, który uprawia tą taką krytykę dialogu z dziełem, jest Wojciech Kudyba i napisał taką książkę wiersze rodzinnego, który jest też dla mnie, jak zaczyłeś, czyli jakieś nastawienie na dialog właśnie na kogoś. I on we wstępie pisze, kończy na przykład takim sformułowaniem, przywołując tutaj wymienionego Poleta. Pisze coś takiego. Taki cytat. Czytać to robić ofiarą ze wszystkich swoich przyzwyczajeń, pragnień i przekonań. Mówi ten Polet. Przykład Kudyba i sam jakby komentuje. Poznawanie literatury jest tu nie tyle opresyjnym narzuceniem dzieł zinterioryzowanych przez badacza kategorii poznawczych, będących czasem po prostu zestawem modnych narzędzi badawczych, ile raczej maksymalną otwartością na jego osobność, swoistym powierzeniem się jego głosowi, uległością wobec jego własnych roszczeń. Etyka czytania uwrażliwia na inność dzieła, zachęca do niezbędnej otwartości czytającego na powierzony mu tekst, więc każe w nim widzieć przekaz etyczny cechowany. Starałem się, pisze Kudyba, zachować nie tyle czujność wobec podpowiadanych przywódców narzędzi jego opisu, filologiczną uważność wobec tekstu, lecz także pamięć o aksjologicznym zachowaniu językowej materii wiersza, o sposobach konstruowania literackiej przestrzeni, czasu i bohaterów. A zatem o tym, że tekst może być nośnikiem pewnych postaw oraz wartości. No to też jest bardzo bliska postawa. Dlatego jak nie przypadkiem przyniosłem też te książki, które chciałbym Państwu zademonstrować, właśnie czarno-białych okładkach, a wiele właśnie Wojciecha Kudyby, Artura Nowoczeskiego, czy Pała Przemka Dokowicza, w tym momencie też jest obecny Andrzej Grabiński tą książką. Przewodniczący, nie dziękuję, możemy rozmawiać oczywiście, ale dzisiejszego dyskutantowi bardzo z przyjemnością dziękuję. Książkę autora dzisiejszego gościa. A właśnie, tak widzę. A do oficjalnej wsi dziękuję bardzo za to, że tutaj nie przyjechać. Bardzo często zdarza się, polecam Państwu taki piękny cykl Pelietowa, który
Innego, i prawicowym, i lewicowym,